Witajcie, moi drodzy, z tej strony Karolina, a to jest podcast naśladowca. I w dniu dzisiejszym miał pojawić się inny podcast, ale pod jednym z ostatnich materiałów ktoś napisał, że ciągle to usa i ciągle to usa. Więc dokonałam małej zmiany i dzisiaj, moi drodzy, zabieram Was na tereny Ameryki Południowej. Daniel Camargo Barbosa na świat przychodzi 22 stycznia 1930 roku w mieście Anolaima położonym w departamencie Cundinamarca na terytoriach kolumbijskich Andów w Ameryce Południowej. Daniel Camargo Bricenio, czyli ojciec, jest lokalnym biznesmenem. Biologiczna matka małego Daniela, Teresa Barbosza, to jest żona numer dwa, która w zależności od źródeł umiera, kiedy jej syn ma albo rok, albo dwa lata. Jeśli chodzi o żonę numer trzy, z którą senior dosyć szybko się... Żeni to jest to dioselina Fernandez. No i jeśli chodzi o taki kształt rodziny, to jest to rodzina raczej z tych bogatszych. Jeśli chodzi o dioselinę, ona w momencie, kiedy wychodzi za mąż za Daniela Seniora, jest jeszcze nastolatką i dosyć szybko odkrywa, że ma ona problemy z zajściem w ciążę i z urodzeniem dziewczynki. Co wygląda na to, że jest jej celem życiowym. W związku z tym faktem, że nie może urodzić tej dziewczynki, na cel swojego dręczenia obiera małego Daniela. Jej ulubionym rodzajem tortur chłopca jest wbijanie zupełnie bez powodu ostrych igieł w jego ciało oraz chłostanie pośladków. Dioselina wysyła chłopaka do szkoły przebranego w dziewczęce sukienki, co prowokuje ataki ze strony rówieśników w jego stronę. Jedne ze źródeł podają, że kobieta przebrała pasierba w dziewczęcą sukienkę, a następnie zaprosiła kolegów Daniela do domu, żeby ci posiedzieli ze swoim kolegą, co sprowadza Daniela do bycia ofiarą zastraszania w szkole i mocno, mocno podkopuje jego pewność siebie. Być może w głowie żony numer 2 roją się takie chore pomysły, że jeśli będzie dostatecznie długo przebierać przyrodniego syna w dziewczęce ubrania, stylizować i traktować go jak dziewczynkę, no to w końcu Daniel się nią stanie. Sposób, w jaki macocha go traktuje, sprawia, że młody barbosza nienawidzi i czuje niechęć do płci przeciwnej. Daniel nie ma oparcia w swoim ojcu. Ojciec jest zdystansowanym, surowym alkoholikiem, który goni za pieniądzem, który bije chłopaka za każde przewinienie albo kiedy po prostu ma taki kaprys. Ostatecznie Camargo traci zainteresowanie podtrzymywaniem jakichkolwiek relacji z ojcem i skupia się na doskonaleniu technik manipulacji i kłamstwa, bo widzi, że to mu przynosi jakieś tam profity. I tylko dla porządku dodam, że junior ma starszą przyrodnią siostrę, która jest owocem związku ojca z żoną numer jeden, i dziewczyna, w przeciwieństwie do swojego brata, jest uwielbiana przez swoją macochę. Pomimo ciężkiego życia w domu, w szkole chłopak radzi sobie całkiem dobrze i nawet zostaje uczniem wybitnym w katolickiej szkole Leona XIII w Bogocie, do której wysyła go jego ojciec. Daniel ma IQ na poziomie 116 punktów, co plasuje go w zakresie powyżej przeciętnej. Z powodu problemów ekonomicznych, spowodowanych konfliktem zbrojnym w Kolumbii zwanym La Violencia, Daniel jest zmuszony do porzucenia nauki i pomocy rodzinie, co jeszcze bardziej go irytuje i przez to nienawidzi swoich najbliższych. Zaczyna pracować jako sprzedawca obwoźny. Radzi sobie w tym temacie całkiem dobrze i jest na tyle przekonujący, że zdobywa zaufanie klientów bez najmniejszego wysiłku. Na swojej drodze spotyka pewnego dnia Alcire Castillo, która jest jego klientką, a po chwili, bo w roku 1957, zostaje panią Barbosza. Z tego związku Daniel doczekał się dwóch dzieci. Czy młodzi się kochają? Absolutnie nie. Czy jest to małżeństwo zaaranżowane? Jak najbardziej. Para mieszka razem, jednak dosyć szybko do Daniela dociera fakt, że jego pensja nie jest wystarczająca, żeby utrzymać rodzinę. I 24 maja 1958 roku mężczyzna okrada sklep jednego ze swoich klientów. Pech chciał, że Daniel zostaje złapany i osadzony w więzieniu o dość kiepskim nadzorze. Oczywiście pech dla Daniela. Mężczyźnie udaje się uciec. Po prostu pewnego dnia, jakby nigdy nic, idąc za strażnikiem więzienia, bierze z biurka, koło którego akurat przechodzi, jakąś taką podkładkę i udając, że jest w niej zaczytany, wychodzi razem z owym funkcjonariuszem. Nikt go nie zatrzymuje, a on wraca do swojej żony i jakby nic, mieszka sobie dalej z rodziną. Nienadługo, ponieważ już w 1962 roku poznaje miłość swojego życia, kobietę o imieniu Esperanza i zakochuje się w niej do szaleństwa i bez pamięci. Szybko zostawia Alsire i dzieci, po czym zamieszkuje z Esperanzą. Ma ona 28 lat i jest dla niego najpiękniejszą kobietą, jaką kiedykolwiek poznał. W jego oczach jest czysta, niewinna, dziewicza. Daniel marzy o poślubieniu jej jak najszybciej i o rozpoczęciu szczęśliwego życia u jej boku. No ale jak wiadomo, wyobrażenia to jedno, a drugie to brutalna rzeczywistość, z jaką konfrontuje go sama Esperanza. Pewnego dnia, już po zaręczynach pary, mówi mu, że wcale nie jest dziewicą, co dla Daniela jest niczym cios sztyletem w samo serce. To rozczarowanie kobietą jest jeszcze większe, kiedy Daniel pewnego dnia przyłapuje esperanzę w łóżku z innym mężczyzną na zdradzie. Jego serce zostaje kompletnie złamane, zdeptane, roztrzaskane na milion kawałków. Daniel planował dla nich nowe, piękne życie, a te oba ciosy doszczętnie rujnują go psychicznie. Jeśli chodzi o ten temat dziewictwa kobiety, to pielęgnuje on w sobie od zawsze taką niezdrową obsesję na punkcie dziewic jako synonimu czystości, i jest wściekły, kiedy dowiaduje się, że ktoś inny przed nim odebrał kobiecie ten w jego oczach cenny dar, jaki ona może dać mężczyźnie. Daniel jest zawiedziony postępowaniem Esperanzy. Jest zawiedziony nią, jak każdą kobietą, która pojawiła się do tego czasu w jego życiu od dnia narodzin, jak każda kobieta zawiodła go. Mężczyzna nie wie, co ma ze sobą zrobić. Z jednej strony jest wręcz szaleńczo zakochany w narzeczonej, a z drugiej jest ogromnie zawiedziony i jest zraniony jej czynem. I ta sytuacja doprowadza Daniela do kłótni, kłóci się on sam ze sobą o to, jaką decyzję ma podjąć. I wreszcie podejmuje tę decyzję i wykłada Esperanzie, co następuje. Ona może zostać przy jego boku, ale pod warunkiem, że będzie mu przyprowadzać młode dziewczęta, które będą dziewicami, a on je będzie rozdziewiczał i tym samym... Od tych dziewcząt dostanie takie zastępstwo tego, co mógłby dostać od Esperanzy, czyli jej dziewictwo. Prawdę powiedziawszy, Esperanza nie spodziewa się takiego obrotu sprawy, ponieważ według niej każdy normalny mężczyzna, mówiąc bardzo kolokwialnie, zasadziłby jej kopniaka w cztery litery i odprawił z kwitkiem. No ale Danielowi daleko jest do normalności. Kobieta wysłuchuje warunków Daniela i od razu przystępuje do działania. Dlaczego się w ogóle na to decyduje? Z poczucia wstydu, z poczucia winy. I dlatego ma w sobie te uczucia, ponieważ Barbosza tak ją właśnie zmanipulował, żeby tak się czuła. Jej modus operandi wygląda tak, że ma ona zwabiać dziewczynki do domu pod jakimś błahym pretekstem. Tam podaje koktajl, którego składnikiem są tabletki nasenne, po czym do akcji wkracza barbosza i napastuje śpiące, niczego nieświadome dziewczynki. Pięć małoletnich padło ofiarami jego działalności. Natomiast ostatnia ofiara nie była wystarczająco odurzona i miała świadomość dosłownie wszystkiego, co robił z nią napastnik niezwłocznie zgłasza przestępstwo na posterunku policji, co doprowadza do aresztowania Daniela i Esperanzy. Zostają osadzeni w osobnych więzieniach i nie mają ze sobą kontaktu. 10 kwietnia 1964 roku Daniel zostaje skazany na trzy lata pozbawienia wolności za napaść seksualną. Tak niski wyrok zostaje mu zasądzony, ponieważ oskarżony widzi, że sędzia, który prowadzi jego sprawę, jest dosyć pobłażliwy, tak więc Daniel głośno i wielokrotnie wyraża skruchę za dokonane czyny. Nie cieszy się jednak długo tym werdyktem, ponieważ inny sędzia, który przejmuje jego sprawę, bardzo szybko koryguje decyzję poprzednika i zasądza karę ośmiu lat pozbawienia wolności. Od dnia ogłoszenia wyroku, tego drugiego wyroku, Daniel obiecuje sobie dwie rzeczy: już nigdy więcej nie zaufa wymiarowi sprawiedliwości i ludziom z nim związanym, a drugie to, co sobie obiecuje to od tej pory upewni się, że żadna z napastowanych przez niego dziewcząt już nigdy więcej nie opowie swojej historii nikomu. Daniel odsiaduje swój wyrok w całości, żadne zwolnienia przedwarunkowe, przedterminowe nie są tutaj grane. I po ośmiu latach wychodzi na wolność. A jest wtedy rok 1973. Chce się przenieść do Brazylii. To mu się nawet w pewnym stopniu udaje, jednak po roku mieszkania w nowym miejscu zostaje deportowany z powrotem do Kolumbii. Jak już możecie się domyśleć, jego przekroczenie granicy w stronę Brazylii było nielegalne, a mężczyzna po roku zostaje zawrócony do swojej ojczyzny. Udaje się do miasta Baranquilla, leżącego na północy kraju i tam decyduje, że czas się przyczaić i nie zwracać uwagi na siebie, zatem zostaje sprzedawcą telewizorów. 2 maja 1974 roku Barbosza przechodzi koło szkoły w Barankili i, i jak sam później powie zakochał się. Mężczyzna widzi pewną dziewięciolatkę i chce z nią jak najszybciej uprawiać seks. Póki co dziewczynka idzie do szkoły na lekcje, a on obiecuje sobie, że na nią poczeka. W tym czasie zastanawia się, jakich argumentów ma użyć, żeby ona, bez stawiania większych oporów, z nim poszła. I cokolwiek ten 44-latek powiedział, najwyraźniej zadziałało, ponieważ 9-latka idzie posłusznie za nim. Pomimo jej protestów, najpierw ją napastuje, a potem dusi. I ta dziewczynka staje się pierwszą śmiertelną ofiarą Barboszy. Jej ciało zostawia koło telewizorów, które transportował cały dzień. Być może coś go spłoszyło, być może nie był świadomy, jakie emocje towarzyszą morderstwu, i to go przerosło. Natomiast po prostu porzucił zwłoki i zdecydował się, że wróci w to miejsce następnego dnia, żeby zakopać ciało ofiary, zabrać telewizory i jakby nigdy nic wrócić do swojego życia, wrócić do sprzedaży. Ma jednak pecha, ponieważ w ślad za nim podąża zaniepokojony dziwnym zachowaniem Barboszy policjant. Aresztuje mężczyznę, kiedy widzi go nad zwłokami dziecka. I tym razem Barbosza nie może liczyć na pobłażliwość z ręki wymiaru sprawiedliwości, a wymiar sprawiedliwości chce użyć tego człowieka jako przykład dla innych potencjalnych morderców. Daniel otrzymuje karę 25 lat pozbawienia wolności, a swój wyrok będzie odsiadywał w kolumbijskim Alcatraz. Jedne ze źródeł wskazują, że zasądzono mu karę 30 lat pozbawienia wolności, a dodaje te informacje po prostu dla porządku. Kilka lat wcześniej, bo w roku 1959 rząd kolumbijski zdecydował, że, że na wyspie Gorgona zostanie wybudowane więzienie dla najgorszych, najbardziej zatwardziałych przestępców kolumbijskich. Wyspa ta położona jest około 36 km od zachodniego wybrzeża Kolumbii. Ma długość 9 km i szerokość 2,5 km, a jej łączna powierzchnia wynosi 26 km kwadratowych. Strażnicy więzienni, którzy tam przebywają, są bardzo sadystyczni i bezwzględni i bardzo chętni, żeby zmienić życie osadzonego w piekło na ziemi, a jeśli z jakichś powodów im się to nie uda, to spokojnie na pewno postarają się o to inni współwięźniowie. Daniel miał tu spędzić naprawdę dużo czasu, przynajmniej w teorii, więc stwierdza, że zajmie się czymś pożytecznym niż tylko po prostu gapienie się w ściany. Mężczyzna dużo czyta. Oficjalnie zaczytuje się w dziełach Niczego, Freuda, Dostojewskiego. Nieoficjalnie studiuje książki, które dostarczają mu informacji o prądach morskich i o nawigacji. Podczas niektórych miesięcy w roku w więzieniu nie ma strażników nadzorujących więźniów, a wielu z osadzonych, wiedząc o tym, nawet nie planuje wychodzenia poza mury więzienne, a powody są całkiem prozaiczne. Lepiej siedzieć w bezpiecznej celi, niż narazić się na jakiś wypadek w dżungli albo ukąszenie przez węża. Natomiast Daniel nie ma takich obaw i regularnie wychodzi poza mury więzienne, żeby rozprostować kości. I właśnie podczas jednego z takich spacerów widzi łódź z wiosłami. Jest to porzucona łódź. Bez chwili zawahania mężczyzna wskakuje do środka i wiosłuje. Nie jest przygotowany na taką ewentualność, ale płynie godzinami, żeby dotrzeć do wybrzeży Kolumbii. Jest głodny, odwodniony, a słońce przypieka go niemiłosiernie. Jednak pomimo tego, robi to. Dociera do granicy ekwadoru. Kolumbijska prasa szeroko i bardzo głośno donosi o ucieczce Daniela Barboszy z więzienia na Wyspie Gorgona. Bardzo szybko zmienia jednak narrację i redaktorzy publikują artykuły o tym, jak to więzień zginął na morzu pożarty przez rekiny. Absolutnie nikt nie wierzy, że ten człowiek czy jakikolwiek inny bez żadnego przeszkolenia, bez sprzętu poradziłby sobie z morskim żywiołem. Dla porządku tylko dodam, że Daniel uciekł z więzienia po 10 odsiedzianych tam latach. Daniel natomiast dociera do granicy Ekwadoru i na swój cel wybiera jego stolicę, miasto Quito. Jednak po jakimś czasie dochodzi do wniosku, że tam mu jest za zimno i decyduje się na wyjazd do położonego w odległości ponad 400 km od stolicy na południe miasta Guayaquil. 5 grudnia 1984 roku wyjeżdża do nowego miejsca, a już 13 dni później znajduje swoją pierwszą ofiarę. Napastuje dziewięciolatkę oraz pozbawia życia z zimną krwią, nie zadając sobie nawet trudu, żeby zwłoki ukryć. Kolejnego dnia jego ofiarą pada dziesięciolatka, i od tego dnia miejscowi zaczynają znajdować ciała małoletnich, noszące na sobie ślady napastowania, głębokich pchnięć nożem albo cięć zadanych maczetą, mają też ślady duszenia. Ciała ofiar znajdowane są. Prawie zawsze w krzaczastych obszarach niedaleko wody, stąd y, temu napastnikowi nadano przydomek m.in. The Mangrove Beast, czyli bestia z lasów namorzynowych. W tym czasie Camargo jest bezdomny, pracuje jako tragarz, a jego zarobki oscylują w granicach jednego dolara amerykańskiego. Kiedy jest już mu dosyć ciężko się utrzymać, to wtedy sprzedaje ubrania i rzeczy osobiste swoich ofiar. Posila się mięsem kozim, sypia na ławkach. Dzięki temu, że porzuca zwłoki w okolicach wody, zbrodnie przez długi czas uchodzą mu na sucho. Dzikie zwierzęta posilają się na ofiarach, a wilgotność sprawia, że zwłoki gniją dosyć szybko. Dodatkowo w okolicy działa gang dosyć brutalnych gwałcicieli i nikomu nie przychodzi do głowy, że za wszystkimi zbrodniami na małoletnich stoi właśnie ten chudy, mierzący 165 cm wzrostu mężczyzna po pięćdziesiątce. Szacuje się, że w latach 1984-1986 pozbawił życia 55 ofiar. Polował nie tylko na małoletnie dziewczęta, ale i na dorosłe kobiety. Jego obszar działania obejmuje prowincję Guayas, ale także miasta Quito, Machala i Ambato. Władze początkowo wierzą, że za zbrodniami stoi, tak jak wcześniej wspomniałam, gang, ale ich oczy zostały zwrócone także w stronę wyznawców kultów satanistycznych, bogatych, wpływowych ludzi, którzy mają na tyle środków pieniężnych, żeby odsunąć od siebie wszelkie podejrzenia. Napastnik atakuje dziewczęta i młode kobiety i zamiast im grozić, to przekonuje je. Na przykład mówi, że jest ministrem i prosi o wskazanie lokalnego pastora prosi o pomoc w dotarciu pod wskazaną ulicę, pod wskazany adres, oferuje pracę, pieniądze, drobne prezenty. Kiedy dociera z ofiarą pod wskazane miejsce, zazwyczaj jest to odosobnione miejsce. Jeśli ona odmawia dalszego pójścia z nim, to Kamargo jest na tyle sprytny, że nie namawia tej osoby do dalszej drogi, po prostu odpuszcza i on idzie swoją drogą, a nie doszła ofiara swoją. Ale kiedy ofiara idzie z nim dalej, wtedy brutalnie ją atakuje. Po napaści zabiera to, co uważa, że ma jakąś wartość i porzuca zwłoki. Nosi ze sobą także zapasową koszulę. Jeśli ta, w której dopuści się napaści, jest brudna od krwi ofiary, zdejmuje ją, doprowadza się do porządku, po czym zakłada świeże ubranie. Nie jest pierwszym lepszym bezmyślnym zbirem. Biegle włada trzema językami. Angielskim, portugalskim i ojczystym hiszpańskim ma też świetną pamięć nie tylko pamięta imiona swoich ofiar, ale także rozmieszczone blizny czy rozmieszczone pieprzyki na ich ciałach. 26 lutego 1986 roku Barbosza zostaje zatrzymany przez funkcjonariuszy policji. Mężczyzna zachowuje się dosyć podejrzanie, co prowokuje stróżów prawa do rozmowy z nim. Zaglądają oni też do jego torby i przeżywają niemały szok. W jej wnętrzu, obok książki Fiodora Dostojewskiego pod tytułem Zbrodnia i Kara, znajduje się zakrwawione dziewczęce ubranie oraz odcięta łechtaczka. Manuel Bulgarin Solis, taką tożsamością posługuje się Barbosza, zostaje niezwłocznie aresztowany. Jego ostatnią ofiarą chwilę wcześniej padła dziewięcioletnia Elisabeth Telpes, której ubranie i część ciała funkcjonariusze znaleźli w torbie barboszy. Mężczyznę ostatecznie w więzieniu identyfikuje Maria Aleksandra Weles, której udało się uciec z rąk Daniela Barboszy. On nie wypiera się swoich zbrodni, opowiada spokojnie o tym, jak od czasu ucieczki z więzienia udało mu się pozbawić życia 72 ofiary. Zgadza się także na zaprowadzenie śledczych w miejsca porzucenia zwłok, które do tego momentu jeszcze nie zostały odnalezione. Kiedy okazuje się, że zbrodniarz o swoich napaściach opowiada bez mrugnięcia okiem, to dosłownie każdy reporter chce przeprowadzić z nim wywiad, a Daniel, widząc, jak ogromne jest zainteresowanie jego osobą, życzy sobie wynagrodzenia za swoje opowieści w wysokości 250 tysięcy sukre, co aktualnie na dzień dzisiejszy jest równowartością niecałych 10 dolarów. Jeden z dziennikarzy posunął się nawet do podstępu, ponieważ udawał psychologa, żeby móc Danielowi zadawać pytania. A zdecydował się na taki krok, ponieważ policjanci blokowali od pewnego czasu dostęp ym, do mężczyzny. Tak więc reporter Gazety: Oj, razem z grupą psychologów, udając jednego z nich, ym, chciał mieć swobodny dostęp do oprawcy. Pewnego razu Daniel zostaje zapytany, dlaczego jednej z dziewcząt usunął płuca i nerki. Na co on zaprzeczył, żeby miał ofierze usuwać akurat te narządy. Po chwili jednak dodał. To kłamstwo, jeśli już, to zabrałem jej serce, ponieważ to jest organ miłości. W 1989 roku zostaje skazany na karę 16 lat pozbawienia wolności, co jest wtedy najwyższą karą pozbawienia wolności w Ekwadorze. W więzieniu Daniel nawraca się i znów staje się chrześcijaninem. A także próbuje zadośćuczynić za swoje zbrodnie no i być lepszym człowiekiem. Pewnej listopadowej spokojnej niedzieli w 1994 roku do celi Barboszy wkracza inny więzień. 29-letni Giovanni Arcesio Nogiera Jaramillo i zmusza 64-latka do klęknięcia, i mówi do niego po hiszpańsku: Es la hora de la venganza, co oznacza ni mniej ni więcej, tylko czas na zemstę. Po czym zadaje mu 8 ciosów nożem. Odcina ucho i jako trofeum zabiera ze sobą. Następnie wychodzi z celi Barboszy, idzie do strażników i wyjaśnia, czemu pozbawił go życia. Jego ciotka padła ofiarą Camargo, a on od dłuższego czasu planował zemstę. Barbosza zostaje pochowany w masowym grobie na cmentarzu El Batan w Quito. Uważany jest pod względem seksualnym za szowinistę, który miał. Prawdziwą obsesję na punkcie dziewic i na punkcie czystości. Z pogardą traktował te, które w jego mniemaniu straciły już ten swój wianek, a uczuciem nienawiści darzył w szczególności kobiety świadczące usługi seksualne za pieniądze. Uważał je za brudne, plugawe, przenoszące choroby weneryczne drogą płciową. Był wyrafinowanym sadystą. Z premedytacją celował w młodsze, wrażliwsze dziewczęta, ponieważ, według jego słów, młode dziewice płakały najbardziej i najgłośniej. Nigdy nie wypierał się morderstw, jakich dokonał, wiedział, jakim konsekwencjom będzie musiał stawić czoła, kiedy już zostanie złapany. Mężczyzna otwarcie mówił, że napastował i pozbawiał życia z powodu wielu upokorzeń, jakich doświadczał na przestrzeni lat z rąk kobiet. Cokolwiek popchnęło go do tych zbrodni, faktem jest, że z jego rąk nieoficjalnie zginęło od 71 do 150 dziewcząt, natomiast oficjalny licznik morderstw dla barboszy zatrzymał się na liczbie 72. Jeśli o niego chodzi, to jest to jeden z najniebezpieczniejszych zabójców w historii Kolumbii, a także prawdopodobnie w całej Ameryce Południowej. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie dzisiejszej historii. Mam nadzieję, że taka odmiana od historii ze Stanów Zjednoczonych yy, wam się podobała. Dziękuję wam bardzo serdecznie, jeśli dotarliście do tego momentu, jeśli to zrobiliście bardzo was, proszę o pozostawienie komentarza o treści Daniel Barbosza. Dziękuję moim wspierającym oraz. Każdemu, kto w jakikolwiek sposób dokłada swoją cegiełkę do rozwoju mojego kanału, znaczy to dla mnie bardzo dużo tyle, co stąd do księżyca i z powrotem. Dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu wracamy do Stanów Zjednoczonych. Aha, chciałam jeszcze też dodać, że seria kryminalna Alaska wcale jeszcze nie jest zakończona. Jeszcze mam tam kilka historii z tego rejonu, bo gdzieś tam obił mi się właśnie taki komentarz, który dał mi do myślenia, że chyba ta seria wygląda na skończoną, ale ona jeszcze taka nie jest. Także to wszystko na dzisiaj dziękuję wam jeszcze raz za wysłuchanie. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie, pijcie dużo wody, i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa.